Jubileuszowy koncert Górniczego Chóru Męskiego ZG Lubin z okazji 35-lecia istnienia zespołu miał miejsce w niedzielę w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Lubinie. Niecodziennemu występowi przysłuchiwali się mieszkańcy, których śpiew chórzystów bardzo poruszył. Jest to chór naprawdę profesjonalny, pięknie śpiewają, uważam, że pięknie, pięknie i należą się wielkie, ogromne brawa za to, jak po prostu ukazują nasz region lubiński, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No cudownie było, bardzo mi się podobało. Cudownie, cudownie. Wszystkie melodie, i sakralne, i te ogólne, i te rozrywkowe, były, wszystkie były super. No te ze świata były super, tak, naprawdę tak. Przybliżyły super. I żydowska, i węgierska. Na świąteczny występ przygotowano specjalny repertuar. Postaraliśmy się zebrać repertuar, który obrazował przede wszystkim repertuar, który trzeba wykonywać na konkursach, czyli wymogi artystyczne konkursów, zarówno tych regionalnych, jak i europejskich. A drugą część koncertu stanowiły utwory, które były jak gdyby przekrojem naszych wielokrotnych podróży w różne kierunki Europy. 35 lat temu, gdy zakładano chór, nie spodziewano się, że osiągnie tak wielkie sukcesy na arenie nie tylko krajowej, ale i zagranicznej. Pomoc różnego rodzaju ze strony ZG Lubin, kolejnych dyrekcji, no i oczywiście zarządu KGHM, który nas wspiera finansowo, szczególnie w ostatnich latach. Jest to wsparcie bardzo poważne, które pozwala nam reprezentować chór w różnych miejscach w Europie i pokazywać firmę nie tylko od strony produkcji miedzi, oczywiście też o tym mówimy, ale i od strony tej, że firma dba o inne zainteresowania swoich pracowników poza, powiedzmy, produkcyjne. Dziś chór liczy około 50 śpiewaków, w tym 10 osób to ci, którzy tworzą historię Górniczego Chóru Męskiego ZG Lubin od samego początku. To jest od 1980 roku.